Cześć kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Mogłabym nawet powiedzieć, że w tym ciepłym styczniowym dniu, bowiem dzisiaj są aż 2 stopnie na plusie, porównując do wczorajszego stanu rzeczy, czyli minus 12, to jest naprawdę ciepło i mogłam założyć mój kożuszek bez zapięcia, taki wiecie, luźny. Tak, mogę celebrować tę pogodę, bo jak jest na minusie, to jest mi w tym dość zimno. Może gdybym dodatkowo dobrała jakiś pasek do tego okrycia, to byłoby lepiej, ale póki co nie mam ładnego paska, za to mam bardzo ładną opuchliznę na ustach i osoby złośliwe i podejrzliwe na pewno zaczną komentować, że ostrzykiwałam się, czy byłam znowu coś majsterować przy twarzy, ale nie kochani, nie tym razem. Bardzo rzadko chodzę teraz na zabiegi, w zasadzie raz w roku sobie odświeżam efekt, ten, który mi odpowiada najbardziej, a to jest ślad po moim psie. Dzisiaj siedziałam rano na podłodze, podłączałam telefon do ładowania w sypialni, no i przybiegł Louis i taki miał właśnie taki moment przypływu energii, zaczął się o mnie ocierać, biegać obok mnie i nagle skoczył i swoją wielką ciężką głową uderzył mnie z rozpędu z całej siły w tę wargę. Pojawił się siniak, ale od razu przełożyłam kostkę lodu i on się przeistoczył w czerwień, w czerwony kolor, zmienił kolor z fioletu na czerwony i już nie wygląda tak tragicznie, także zaraz nałożę jakąś szminkę, żeby to ukryć, no ale grudkę widać. Popłakałam się z bólu, słuchajcie, ból był taki, że jak dziecko, po prostu siedziałam i płakałam. Rano pracowałam w domu, jadę zaraz na paznokcie i potem właśnie jadę od razu na spotkanie, więc tym bardziej muszę to ukryć, ale z drugiej strony jak coś takiego mi się przytrafi, to ja zazwyczaj nie mam problemu z tym, żeby powiedzieć w ramach takiego żartu o tym na głos, zamiast doprowadzić do sytuacji, kiedy to mój rozmówca siedzi naprzeciwko mnie, przygląda mi się i zamiast skupić się na rozmowie, to zastanawia się, co mi się stało. Wolę po prostu pewne pytania wyprzedzić i obrócić to w żart, tak aby czuć się po prostu komfortowo, żeby się tego nie wstydzić, no bo słuchajcie, wypadki chodzą po ludziach i co, nie mogę zrezygnować teraz z mojego życia, z mojej pracy i odwoływać spotkania dlatego, że mam coś tak niewielkiego. O, mogę tak trzymać. Mam strasznie długie paznokcie, nie lubię mieć aż tak długich, także już mam duży odrost, nie mogę się doczekać, aż zostaną skrócone. Słuchajcie, lecę, bo się zaraz spóźnię i widzimy się później. Ja już po pracy, kochani, a że mam jeszcze jedną sprawę do załatwienia, a mój telefon ma 4% baterii, to musiałam trochę zmienić plany i właśnie przyjechałam do centrum handlowego, żeby kupić kabel do iPhone'a, ale lata, słuchajcie, jest taka odwilż. Więc idę po kabel i w drodze będę sobie ładować. Mam kabel, słuchajcie, podłączyłam. Najpierw mi telefon mrygał, nie mógł w ogóle go jakby załapać. Zdjęłam case'a i teraz jak on już jest dociśnięty do końca, to zaczął na szczęście ładować i z 2% mam już 3. Także tak. Kupiłam sobie jedzenie na drogę, ponieważ nie miałam czasu dzisiaj zjeść obiadu. I wiem, że to jest straszne i najgorsze na całym świecie, ale no czasami tak bywa, więc strasznie ta warga wygląda. Wszyscy mnie dzisiaj pytali, co się stało. Także, no cóż, kupiłam takie wafle z Rossmana z czarnuszką, owsiane. Uwielbiam te wafle, to już jest moje, nie wiem, które opakowanie. I do tego mam wodę, będę pić wodę, ponieważ znowu teraz piję bardzo dużo wody, około 3 litrów dziennie, bo wtedy czuję się po prostu najlepiej. Poza tym zdecydowałam się, żeby znowu zrobić sobie serię endermologii, więc się przygotowuję, bo jak się chodzi na LPG, to warto pić dużo wody, bo wtedy efekty są po prostu spektakularne, bardzo szybko kilogramy lecą, obwody również. No i w ogóle człowiek się lepiej czuje, jak dużo pije wody oczywiście. Paznokcie mam takie, szaro-białe ombre, takie bardziej może klasyczne, chociaż też mi się kojarzą z zimą, tak jakby były takie zmrożone. Fajnie się gada, słuchajcie, ale muszę ruszyć po to, aby potem stać w korku. Także trochę mi się telefon podładuje, muszę zadzwonić do Piotrusia, bo dzwonił do mnie i no nie mogłam odebrać z obawy, że całkowicie stracę łączność ze światem. Także zaraz oddzwonię i żadna szminka nie chce tego ukryć. Jutro w Oliwii Szkolej jest zebranie po południu, więc nie wiem,
Może jakaś matowa szminka, o, nie mam akurat przy sobie, żeby sprawdzić, ale jakaś matowa szminka może sprawi, że jak oblepię nią usta, to będzie na swoim miejscu i ukryje to tego szpetnego krwiaka. Ale ważne, że opuchlizna zeszła, zawsze coś. Dobra, słuchajcie, lecę. Dotarłam do domu, byłyśmy z Oliwią na zakupach w Netto i Kiku i chcę wam powiedzieć, że warto teraz wybrać się do Netto, jeżeli jesteście kurami domowymi albo lubicie gotować, to za jedyne 5 zł to są bardzo fajne akcesoria. Wiem, że lubicie, jak wam pokazuję takie rzeczy, jak gdzieś coś odkryję, więc proszę, separator do jajek, bardzo fajny gadżet, który już dawno temu chciałam kupić i nigdzie go nie mogłam znaleźć. Teraz jest w Netto tej firmy Tukuk. I kolejna rzecz do jajek, to taki do krojenia jajek w plasterki. Doprawdy mamy takie urządzenie, ale już mamy je bardzo długo i te takie żyłki, które służą do krojenia, trochę się już wyrobiły, więc pozbędziemy się starego, wymienimy na nowe, lepsze. Idę się przebrać teraz w dres, znaczy daleko nie muszę iść, bo jestem w sypialni. I przebieram się w dres, wstawiam pranie, zabiorę was ze sobą może do łazienki, na chwilę pogadamy, bo potem nie będę miała czasu. I coś wam jeszcze chciałam powiedzieć. Kolejny gryzak dla Luisa, tym razem ze sklepu Kik. Jakby ktoś był zainteresowany, to kosztował 9 zł. Także on te zabawki, czy tanie, czy drogie, zjada z taką samą intensywnością i prędkością. Także im taniej takie rzeczy kupujemy, tym mniejszy potem jest żal. Więc przebieram się i spotkamy się za chwilę w moim wydaniu domowym. Jak będę wstawiać pranie, to chwilę może jeszcze pogadamy. Dobra, to jednak jeszcze nie jest koniec, bo przypomniało mi się coś, po co też włączyłam teraz kamerę, bo chciałam wam powiedzieć, że w końcu kupiłam pasek. Bardzo długo szukałam paska. Chciałam taki pasek albo takiej klasycznej szerokości, skrojonej idealnie do szlufek jeansów, albo troszeczkę cieńszy z naciskiem na ten drugi. Ja wolę takie cieńsze paski z jakąś ładną klamrą, albo takie matowe srebro, albo złoto. O matko, ile się nachodziłam za tym paskiem. Zaliczyłam wszystkie fajne sklepy, które mi się podobały kiedyś. Znaczy, wydawało mi się, że kiedyś tam widziałam fajne paski. Oczywiście, jak byłam w potrzebie, to niczego nie mogłam znaleźć. Przeszukałam sklepy internetowe. Naprawdę dużo czasu mi to zajęło. I było to dla mnie frustrujące, bo nie lubię niczego tak długo szukać. Dla mnie to jest strata czasu. Ja lubię wejść do sklepu, mieć jakiś wybór, na przykład, nie wiem, 5 fajnych pasków. Wybieram jeden, mierzę, dobry, kupuję. A tutaj ten proces zajął dużo czasu. To jest tylko pasek. Nie dajemy się zwariować materii. I dzisiaj przypadkowo zupełnie wstąpiłam do takiego sklepu, ponieważ byłam obok Manhattanu, to jest takie centrum handlowe w Gdańsku, Wrzeszczu. I tam jest taki sklep z różnymi markami. Dowiedziałam się, że ten sklep akurat się zamyka i przenosi się do Metropolii. W każdym razie tam mieli kilka pasków i w końcu znalazłam fajny pasek, prosty, ze skóry firmy, którą lubię, z bardzo ładną klamrą i z fajnym zapięciem. To jest taki skórzany, czarny, cienki pasek Hilfigera. Pokażę wam klamrę, jaka ładna. O, po prostu takie H. Tutaj mała nazwa marki. Skórzany, ta skóra tak fajnie fakturowana. Naprawdę bardzo fajny pasek i on był ze 180 zł przeciętnie na 140, a rozmiar, jaki wzięłam, to 95. I naprawdę przymierzyłam go sobie do szlufki. Bardzo ładnie to wygląda, to jest takie jakby postarzane srebro, więc no, w moim guście. I to srebro jest takie, przez to, że jest takie matowe, właśnie ciemne, to też będzie pasować do złota, które ja noszę jako biżuterię. Ja w ogóle wolę złotą biżuterię, lepiej się czuję. Uważam, że do blondynek bardziej pasuje złoty niż srebrny. O, tu nawet jest trochę złote. Także tak, chciałam wam powiedzieć o tym pasku i o tym sklepie, i więc tak nie do końca on się likwiduje, tylko on się przenosi. Tam mają właśnie różne marki, Sikeja, Hilfigera mają,
Nie wiem, co tam jest jeszcze. Tak naprawdę nie przyglądałam się za specjalnie, tylko weszłam do sklepu, przechodziłam obok, patrzę, mówię, o, tu mogą być paski. I faktycznie były. Bardzo mały wybór, bo pan mówił, że część już rzeczy poprzenosił do nowego butiku, ale to, co było, mi się podobało. Jeszcze z IKEA był ładny pasek, ale bardzo długi. I pan mówi, że on mi da super promocję, żebym sobie go skróciła, ale ja jestem tym typem, że jak coś kupuję, to chcę od razu to nosić i mieć to pod ręką. Po to się kupuje po prostu rzeczy różne, paski, ubrania. Nie lubię kupować czegoś, co jest za małe, z myślą, że schudnę, to jest bez sensu, albo za duże, z myślą, że zaniosę to do krawca i to też jest bez sensu. Bo w obu przypadkach potrzebny jest czynnik, którego mam wieczny deficyt, czyli czas. I tu trzeba czekać, i tu trzeba czekać. No. Najgorsze, moi drodzy, jest to, że oczywiście wstawię zaraz sobie pranie, ale nie mogę, nie będę mogła później tego prania przełożyć do suszarki i w relaksie poczytać książkę czy przygotować coś smacznego na kolację, tylko muszę ten czas poświęcić na poskładanie rzeczy, które zalegają w suszarce z ostatniego prania, ponieważ nie wszystko zostało rozładowane. I to mnie napawa smutkiem. Tak. Nie lubię tego robić, przyznaję się bez bicia. Nie lubię składać pranie, uwielbiam wstawiać pranie, lubię te wszystkie kupować Lenory, płyny do prania, nie znoszę proszków do prania, jeżeli ktoś, kogoś by to interesowało. Nie patrzę się w podgląd, bo nie mogę na siebie patrzeć przez to naprawdę. I nie lubię tego, wiecie, układania, roznoszenia do szaf. Dzieci mi czasem pomagają, ale nie chcę dzisiaj, wiecie, ich męczyć. Są zmęczone po szkole, także zaraz będę robić kolację, jak już wstawię pranie i później wieczorem moim relaksem będzie układanie prania. Niestety. Chciałam jeszcze z wami chwilę pogadać, ale wiecie co, nie mogę zabrać myśli. Miałam dzisiaj z moją ukochaną bratową, którą gorąco pozdrawiam, mam świetną bratową, mam ogromne szczęście, naprawdę mój brat trafił. Tak. Mówiłam to od samego początku, jak się poznali, a jak mój brat przyprowadził bratową do domu, pamiętam, że to było w walentynki i powiedział, że się oświadczył właśnie w te walentynki, gdzie mój brat jest człowiekiem absolutnie nieromantycznym i on nie lubi takich świąt, przynajmniej wcześniej nie lubił. Ja byłam wtedy na studiach, jeszcze tysiąc razy bardziej wrażliwa i empatyczna niż teraz. I jak Grzesiu właśnie przeprowadził swoją wybrankę i nam oświadczył, czyli rodzeństwu i rodzicom, że się zaręczył, to ja się tak strasznie popłakałam, ale ja tak płakałam żywnymi łzami, żeby się nie uwierzyli, że to jestem ja. Ale tak, ja się bardzo wzruszam i co jest najlepsze, że jakiś czas później, jak już poznałyśmy się lepiej z moją bratową, to ona mi powiedziała, że była przekonana, że ja jej strasznie nie lubię i wtedy jak płakałam, to dlatego, że zabiera mi brata i to nie było tak. Ja byłam tak wzruszona i tak szczęśliwa, że się zaręczył, że poznał tak cudowną osobę, że stworzą razem na pewno wspaniałą rodzinę, co potem się ziściło, bo tak jest, bo mój brat jest 12 lat starszy ode mnie i jest dla mnie takim mocnym autorytetem naprawdę. Jeżeli to, Grzesiu, oglądasz, to tak to o tobie. No, teraz się znowu wzruszyłam, ale naprawdę jak sobie przypomnę wtedy, ja byłam taka i długo jeszcze potem płakałam, oni już sobie poszli, ja dalej jeszcze sobie popłakiwałam ze szczęścia i tak bardzo marzyłam, żeby też mnie spotkało takie szczęście, żebym taką połówkę sobie znalazła w życiu. Chyba się udało. No i właśnie dzisiaj się widziałyśmy na chwilę i miałyśmy też taką fajną, bardzo wartościową rozmowę i ja tak, jestem taka, że często właśnie jak są poruszone takie tematy życiowe, to ja później przez kilka dni je przetrawiam, mam różne takie swoje refleksje i przeżywam po prostu różne takie sytuacje i słowa, które zostały wypowiedziane. Także ja sobie poprzeżywam teraz swoje pranie, kochani, wracam do przyziemnych, smutnych tematów prozy życia. Wam życzę wszystkiego dobrego, mam nadzieję, że vlog wam się podobał i widzimy się niedługo w kolejnym filmie. Pa!